założyła stronę na Facebooku Babki z Nowej Huty, dlatego że nie stąd przyjechała do Huty, nie miała żadnych znajomych, koleżanek, a chciała je mieć. I stąd się wziął pomysł, który potem się zaczął rozrastać, potem dołączyła do Oli Karolina, zaczęły wymyślać, mają, zrobiły miesiąc aktywności, potem czerwiec był już lekko warsztatowy. Założenie jest takie, że zajęcia są bezpłatne. Babki przychodzą, uczestniczą, dobrze się bawią. Każda z nas pracuje. Każda z nas coś robi. Każda z nas ma swoje obowiązki. Ale tak, chce nam się, bo sprawia nam to frajdę, satysfakcję. Tak, jest to coś innego niż mamy na co dzień. Czyli nie są to dzieci, nie są to pieluchy, nie jest to szkoła. Pranie, gotowanie. Tylko my, babki. Nie jest to praca. Są same kobiety. Trzy lata na diecie wegetariańskiej, ale mega mi wpadały włosy, miałam anemię, mimo tego, że prawie codziennie piłam sok z czerwonych buraków. Bo teraz naukowcy zauważyli, że też witaminy B12 nam brakuje. I to, co jest w pożywieniu, nawet jeżeli ktoś dużo mięsa je, to tej B12 jest za mało i musimy sobie jej dowalać. No, namówiła mnie tutaj koleżanka Madzia, że po prostu poszła na takie, że jest taka inicjatywa. I o tym w ogóle nie miałam żadnego pojęcia. No a potem stało się, jak się stało. A potem po miesiącu ja nagle olśniło, że przecież ja robię broszki. Tak. No i błysnęła talentem. I zrobiłyśmy warsztaty zrobienia broszek dwa razy. Tak, dwa razy. Musimy się pochwalić naszą akcją mikołajkową, tak, właśnie, prawda, którą zorganizowaliśmy 7 grudnia, tak, akcja charytatywna. Akcja charytatywna dla rodziny pana Piotra, który ma tam 7 dzieci. Tak, w tym jedno jest poważnie chore, żona mu niedawno zmarła, został sam z tymi dziećmi, no i zrobiliśmy taką akcję. Nazwa Babki z Nowej Huty wzięła się z tego, że... Babki fajnie brzmią. Tak. Babki są w wieku nieokreślonym przede wszystkim. Tak, babką jest każda kobieta. Stara, młoda. Dziewczyny by nie mogły być, bo by było tylko dla młodych. Dla młodych. Kobiety to zbyt poważne. Babki są fajne. Niech ta inicjatywa się rozszerzy nawet na cały Kraków, na całą Polskę, na cały świat. Może kiedyś będą nie tylko babki z Nowej Huty, ale tylko będą na przykład babki w Polsce i tak dalej. Niech ta inicjatywa idzie dalej.